kochanie, mój tatuś ci pomoże. To mówię, dziś podrzuci do szkoły. To źle to robisz, no. Dobra, spoko. Doświadczenie zięci. Matko, ale jestem przystojny. Aha, co ty robisz? To wcale nie było śmieszne. Słyszysz? Co słyszę? No mucha. Andrzej, jest środek zimy. Zimą mnie, mamo. Właśnie, że są. I ona gdzieś tu jest i ja ją dopadnę. Andrzej, nic ci nie jest? Wszystko w porządku? Aha. Mam cię! Okej, chyba pora na odcinek pod tytułem Co nas irytuje w naszej drugiej połówce? Zacznijmy od początku. Na pół godziny później i wstać za pierwszym razem? Dobra, wyluzuj, co w ciebie wstąpiło? Przepraszam, zajęte, ja tu jestem. Aha. Czy mogę mieć chociaż troszkę prywatności? Mężu, od 13 lat jesteś małżeństwem, chyba nie powiesz mi, że się wstydzisz. Kochanie, czy mi się wydaje, czy od 3 dni chodzisz w tych samych majtkach? No co, lubię je. Wszystkie inne są jakieś za ciasne. Ciekawe dlaczego. Naprawdę? Możesz chrupać jeszcze głośniej? Jejku, zaspałam! Kto mnie dziś podrzuci do szkoły? Mama! Tata, dzisiaj ty zawozisz Sarę do szkoły? Dzisiaj twoja kolej. Nie, ja rano Wiktorka zawiozłam do przedszkola, teraz ty zawieziesz Sarę. Jak to zawiozłaś Wiktora? Niby kiedy? Jak przez 40 minut czytałeś książkę w publikacji. No szybko, bo się spóźnię, a dzisiaj mam piżamowy dzień w szkole. No i w ogóle sobie nie przywieźli nam tych mebli. Mieli przywieźć 3, 4 do nich zadzwoniłam, okazało się, że zapomnieli i przywiozą tydzień później. Tydzień bez łóżka, wyobrażasz sobie? No tragedia, złożę reklamację, nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. No i w ogóle sobie wszystko wskazuje na to, że siostra Andrzej nie przyleci w mamę na komunię Sary. No mówię ci, to wszystko jest bez sensu, zupełnie nie wiadomo, co teraz zrobić. Sara się smuci, jak to komunia bez chrzestnej? No nawet Andrzej tego nie umie przeżyć. Co w restauracji, ile gości? Nie wiem. No i słuchaj, jutro jest bardzo przypominający przedszkolu i Wiktor wymyślił sobie, że chce zostać Lordem Vader. No ale przecież nie będzie widać jego twarzy na zdjęciach przedszkolu. Naprawdę? Wiesz co, odzwonię później. A o co chodzi? Naprawdę? Co? On się taki drażliwy. No dobra, to słuchaj, co powinnam zrobić? Pozwolić mu na ten kostium, czy wymyślić coś innego? Halo, co to ma być? Ale o co chodzi? To chyba nie jest problem, żeby odłożyć tą miskę prosto do zlewu, to jakieś 30 cm. Skoro to nie problem, to możesz to zrobić sama. O, Andrzej, otworzysz? To chyba kurier z moją kurtką. Już idę. Z moimi spodniami, lecz szybko otwórz! Julia, ty tam pracujesz u góry, czy siedzisz na jakimś Allegro?
No i co? Jakie co? No przyniesiesz mi te paczki? Uwielbiam pracę z domu. Zostałem kurierem. Szybciej, muszę to szybko przymierzyć. No już idę, idę. Chyba zablokuję konto w tym serwisie. Nie, no on chyba sobie żartuje. Co robisz? A nic, szukałem mojej koszuli. A czy mogę cię prosić na chwilkę? Jasne, co tam? Co to ma być? Cały dzień chodzę po domu i zbieram twoje ubrania. Nie możesz ich rzucać wszędzie, gdzie popadnie. Ojejku, jesteś jak moja mama. No nie wiem, ja mojego synka uczę porządku. Od kilku bluzek jeszcze nikomu nie stała się krzywda. Kochanie, naprawisz spłuczkę, cały czas woda tam cieknie. Jutro, wiesz ile to roboty? Tak, mamo? Naprawdę musisz jechać po ten kwiatek na drugi koniec miasta właśnie w tym momencie? Dobra, zaraz cię podwiozę. Co za kochany synek, zawsze pomoże mamusi. Dobra, jak naprawi tą spłuczkę? O, Andrzej, słuchaj, wymień żarówkę, od tygodnia nie świeci. Co, nie chcę się, nie teraz. Tak, mamo? Co? Mam ci przenieść szafę? Nie ma sprawy, zaraz będę. Nie no, nie wierzę. O, kochanie, może skorzystam z tego, że dzieci jeszcze nie ma i zobaczymy sobie jakiś romantyczny film? O, nie tym razem, kotku. Zaprosiłam rodziców, za dwie minuty będą. O, to chyba oni. Jak ja kocham wizyty teściu. No wyobraź sobie, to łóżko miało przyjechać do nas w zeszły czwartek i do dzisiaj go nie ma. Cały tydzień Sara musi spać na podłodze. I co tam Andrzej słychać w pracy? A całkiem nieźle, wiesz, zrobiłem człowieka pomidora dla firmy produkującej ketchup. I wiesz, zamiast rąk ma takie fajne pistolety strzelające ketchupem. A słuchaj Andrzej, a kiedy sobie znajdziesz taką prawdziwą pracę dla dorosłych, poważnych ludzi? Jak tam, naprawiliście już tą spłuczkę w ubikacji? No właśnie, nie. O kochanie, mój tatuś ci pomoże. Tak, uwielbiam, gdy mi pomaga. No ale musisz wyregulować najpierw. Bardziej do góry. No źle to robisz, no. Dobra, spoko. Jak chcesz włożyć do śruby, no, no odreguluj ten klucz. No ale ty nie możesz tak kręcić, to wiesz, będzie po zabawie, no. Będzie okej. Okay. A nie będzie okej. Okay. Daj, ja to zrobię, bo to trzeba po prostu wcisnąć, a nie, nie kręcić. Nie, ja sobie poradzę. No, nie, dobrze robione, musisz docisnąć styki. Jak? Doświadczenie, zięciu. O, teraz będzie najlepszy moment. Zaraz, widziałaś to beze mnie? No co, nudziło mi się jakbyś u mamy. Mieliśmy to oglądać razem. Teraz to sam nie wiem, czy chcę to do końca oglądać. A może to i dobrze, on na końcu i tak umiera. Dzięki, spaliłaś mi film. Nie możesz tego robić gdzie indziej, nie słyszę własnych myśli. Oj, wiesz, jaki Sara ma czuły słuch. Nie mogę godzić nóg w łazience, bo od razu ją obudzę. Ja też mam czuły słuch. Kotku, chodź już spać, jest naprawdę późno. Jeszcze chwila. Chodź, bo rano nie wstaniesz. Spoko, spoko, nastawię sobie budzik równo na 7. Dobranoc. Mhm. Na pewno wstanie za pierwszym razem. Pobudka, kochanie! Dobra, wyluzuj, już wstaję. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subki i do zobaczenia następnym razem. Pa!
o co chodzi? No właśnie. Wszyscy się śmieją, jak ten pies, pamiętasz, złap gołębia, tam był taki pies. Aż tak śmieją, ty się tak śmiejesz.